pije wódkę. Jest alkoholikiem. Ogłoszenia parafialne. Mamy dziś niedzielę, 12 godzina wybiła, więc parę informacji, bo dawno ich nie było na kanale. Na samym początku chcę zaprosić wszystkich do mojego wspaniałego grafika. Nazywa się Radken na swoim kanale oraz ma też stronę na Facebooku, gdzie możecie prosić go o jakieś ikonki, loga, banery i tak dalej. Nawet widziałem nadruki na koszulkę. Zajebistą robotę chłop zrobił i na 7000, nie wiem czy będzie, czy jeszcze nie ma tych 7000, ale tak ogólnie mówiąc, na 7000 będą nowe banery, nowy baner oraz logo na moim kanale. Więc moi drodzy widzowie, jak oglądacie w tym miejscu, bardzo wszystkich proszę, abyście do niego weszli, link w opisie do jego strony oraz kanału i tam zostawili subka, lajka i żebyście go obserwowali. Naprawdę chłopak robi bardzo dobrą robotę i nie jedna osoba będzie chciała od niego też mieć grafikę. Ale wiecie, też coś za coś, tak, reklama jakaś musi być, no więc bardzo proszę za to 40, za te wszystkie modyfikacje, żebyście do niego weszli. I jak będziecie dalej tak wspaniale zostawiać dla mnie statystyki i tak dalej, wszystkie te różne kciuki, to może i powrócimy, ale na razie skupmy się na promocji kolegi, który nam zrobił baner i logo. Drugą sprawą, którą chciałem poruszyć, to są wakacje. Tak, no wiecie, termin 30 czerwca to raczej będzie wydany modpack, ale jeszcze tak mniej więcej. Ale w wakacje nie wiem, bo idę do roboty, będę pracować, tam jeszcze korepetycje jakieś matematyki, żeby się douczyć, co nieco, bo no, tak zdać człowiek zdał bez żadnego problemu, ale wiecie, zawsze człowiek musi dojść do tej maturki, bo w przyszłym roku matura, no czwarta klasa technikum. No i nie wiem jak to będzie z odcinkami, może coś tam jeszcze wpadnie, coś wydam z dysku, może nie, bo tam widziałem jeszcze jakaś 60, jedna, druga jest, jakieś większe traktory, no i projekt koparki z 60, to Ostrówek, jak dobrze pamiętam, też ja zacząłem jakiś model, może też się to kiedyś dokończy, zobaczymy. I kolejną sprawą, którą chciałem poruszyć na temat 40, to jest tak, jak dobrze pamiętacie, kiedyś taką 40 wydałem do Farminga 15, coś w tym stylu, co ta dzisiejsza jest, ale mało na... Nieważne, dobra, wydałem. No i później bez żadnej zgody zrobił konwert, tej 40 zrobił konwert Holigan do 17, bez żadnej zgody. Dobrze, że zachował tylko logo na kaminie moje, no to super, cieszę się. No, ale przyszedł czas na Farming 19 i zaczęli przerabiać dzieciaki, no debile, kurwa, no debile, no jak ich na czym ono nazwać. Przerabiali ją do 19 Farminga i tak, szanuję osobę, która jeszcze zachowała moje logo w ikonce sklepu, ale nie no, denerwują mnie ci, u których widzę zasłonięte logo i napisane jakiś tam, że Szymek czy coś wydał to. No kurwa, wszystkie modele są moje tekstury czy coś, a oni wydają. A już w ogóle nie mówię o tym, jak ktoś zrobił to 40 na teksturach paintowych i ją wydał. To takie ulepowate, gorsze niż te udimy całe. No ale dzisiaj macie moje 40 do pobrania. No i będziecie na nie grać. W końcu jest do pobrania, co nie? Poprzednie odcinki to były tylko takie bardziej zapowiedź, reklama. 40 ma względem poprzednich odcinków poprawione dźwięki, wszystko poprawione, jest w 99% odzorowana jak 40. Więc tak, jesteśmy teraz w grze i mamy tu 40. W sklepie wygląda tak, oczywiście mam moc swoją, jako przystało do niej 42 koni mechaniczne, 58 litrów. Co do baku, to nie wiem, czy to nie jest ten sam co w 60, ale już mieszał to, chyba Niko to nie będzie miał problemu. Zobaczymy sobie jej log. Tu nie będę wielce pokazywał co posiada, bo pokazywałem to na poprzednich odcinkach, ale pokażę tak z grubsza i powiem co się zmieniło. A mianowicie względy poprzedniego odcinka nie ma w końcu ręcznego gazu, nie gazu tylko sorry, tylko hamulca, który był w poprzedniej tej wersji. Są nowe dźwięki, poprawione biegi, dziękuję tu pan Mateuszek TV za poprawy oraz dzięki Klimek za też pomoc przy odzorowaniu, bo nigdy 40 nie miałem. Widzimy drążki o 40, oś o 40, świata 40 i w ogóle silnik, wszystko jest o 40. Jedyna rzecz, która nie jest odzorowana, to jest silnik, bo jest, widzimy, tu jest ten filter, czy chuju muju, to zapomnę jak to się nazywa, ale wiecie o co chodzi. Jest od 55, ale dla mnie 40 powinna wyglądać tak, jak teraz wam pokażę. O, w ten sposób. Świata od 55 i zajebiście. No i to w sumie pasuje do silnika 55. Powiem wam tak, jak powiedział stary dziadek z ode mnie tu ze SKL-u, z PGR-u, nie pamiętam dokładnie z czego, chyba z PGR-u on był mechanik. Mówił, że kiedyś jak się rozwalił, walnął wał, w sensie obciążenie na wale walnęło i zrobiło dziurę w silniku, czy tam coś wyjebało w silniku, a przy 40, ale tylny most był calutki i wszystko nie chodziło, a przy 55 coś się z tyłu rozjebało, wom, czy tam wiecie, cały ten most tylny się rozwalił, to rozjeżdżali 40 i silnik od 55 czy 60 wstawiali do 40.
Silniki idealnie wszystkie pasują, drobny tylko kosmetyka, czyli te hamulce, oś, drążki różnią się od 55 względem 40 oraz moście tyle zębatki są większe, dlatego 40 jest szybsza i nie słychać tych zwrotnic jak tak piszczą, to tak mi powiedział, więc jeżeli ktoś się nie zgadza ze mną, proszę poczytać informacje. No, a reszta swoją drogą. No więc tak, posiada, no zrobię taką typową 40 i takiego ulepa z PGR-u, jak to niektórzy mają. To maska będzie taka, tłumik będzie taki, silnik o 40 oczywiście. Konsol żadnych nie ma, silnik, nie, kabiny, puszka standardowo, bez płotników, błotniki takie. Jeszcze, przepraszam, oś o 40 i koła 18. Jeszcze przedni zaczep o 40. To jest, a jeszcze obciążniki. Różne były te wersje, bo były takie obciążniki, były takie tylko 6 te gwiazdowe, nie, czyli nie gwiazdowe, tylko 6 na 6 śrub. Jeszcze takie były mocowane. Ja już nie chciałem się tam bardzo zagłębiać w stare te historie i zrobiłem już taką. Myślę, że kozak wygląda i w ogóle ma spoko też bajery jak funkcję czy coś. No to sobie tego kupię i kupię sobie taką podrasowaną, taką zajebisto podrasowaną. Zaczep przód dajmy od 55. Obciążniki to damy sobie od 60, bo ładnie wyglądają przy tej. Co tu jeszcze zmienię? Zaczep to nie, maska, lampy to zostają, tłumiki sobie zmienię na taki o, taki potężny, długi. Silnik dajmy sobie od 55 turbo. Konsolę dajmy sobie tą do tura 3, czyli tego tura 3 wydam lub co znajdziecie w 60 od drivera, lub też od, jeżeli driver ją wyda, bo wiedziałem, że jakieś tam ulepy są i przez to nie wydaje modów. Tak słyszałem od chłopaków z, no z tam co mi do mnie piszą wiadomości z moddingu, miesza o to. Lub od polishpaku, od 3PK pasuje. I kabiny zmienię sobie na naglaka. Mam jeszcze takie. I błotniki sobie też zmienię na zielone. Sobie też tak kupię. Dobra, zakupione, błędów żadnych nie ma. Oczywiście moc się zmienia względem silnika. Takie 40, zapomniałem dodać, znaczy nie dodać, tylko po prostu śmietanka jest. A po odpalaniu znika i tłumik drga. Wszystkie diody są, to samo i kręgowskazy, podświetlane tablice, światło podświetlane. No full bajer jak na standard 19, nic nie robię na żadnym skrypcie jej. Czyli nie ma, te 10 konfiguracji jest na standardowym skrypcie, co nie? To nie jest skrypt appconfig mój, ponieważ nie chciałem dodawać, żeby po prostu nie zaśmiecać moda skryptami żadnymi zbędnymi. Standardowy skrypt. Ruchomy farmer i tak dalej, kierownica. Na myszkę otwierane lewe drzwi, klapa otwierana. Przytrzymamy dach, szyba tylnia, to nie w tej wersji. I jeszcze prawym maska. No i standardowo nie zabrakło 0,7 w Ursusie, jak to Schmitek krzyczy 0,7 w Ursusie! Co nie? Jak ktoś go ogląda, to wie o co chodzi. Ta wersja ma bardziej fajniejszy, bogatszy te animacje, skrypt, tak to samo co tamta, tylko przy naglaku zrobiłem. No, możemy sobie to ustawiać jak sobie chcemy, jaki kąt. Zrobiłem ruchome drzwi i zobaczcie, widzimy, one się bujają wraz przy jeździe, znaczy jak jedziemy, to one się bujają. No i jestem pod wrażeniem, bo te drzwi, jako animację taką, zrobiłem pierwszy raz do 15. No nie mówię tu o Rockstara, programowaniu i Fumskiego w Marcela 60, bo tam były robione w jednym skrypcie, a tu na standardowym skrypcie są drzwi bujane. No kto by pomyślał, że tak się uda, a jednak się udało, więc tu drogi holiganie, słyszałem od Herosa, że masz w planach robić do swoich modów te drzwi. Co prawda widziałem już wersję, ktoś te drzwi sobie wziął, mój autorski pomysł, taki kasztan powiedzmy do 12 swojej farmingu 17, 19 nie widziałem tych drzwi, no ale jeżeli ktoś już bierze te animacje ode mnie, mój pomysł, to proszę chociaż wspomnijcie coś, czy nie wiem, no coś powiedzcie o tym, a nie taki holigan, zajebał moją 40, zrobił sobie do 17 i nawet w autorach mi nie podał, moje skrypty, animacje, wszystko na podejście zarąbał, no i to wszystko. I na pewno nie, ona sobie jeszcze będzie kradła te drzwi i robiła je względem siebie. No to na ten odcinek raczej będzie wszystko, to był bardziej taki informacyjny z linkiem do pobrania. Więc jeżeli ktoś pisał, że celowo robię 3 odcinki, tak, zrobiłem celowo 3 odcinki. Jeden to był work in progress, bo nie miałem co nagrać. Drugi to był taki na podejście pokazać, co posiada mod. A ten to jest taki bardziej informacyjny. Dlatego jest też o 12 w niedzielę. Jeżeli ktoś nie wie, co posiada, zapraszam do odcinku, w którym pokazuję wszystko dokładnie. Trwa też 10 minut, coś takiego. Link będziecie mieli pewnie w opisie. No i jeszcze raz zapraszam do mojego grafika. Radken, strona na Facebooku, kanał na YouTube, linki w opisie. No i jak możecie też zobaczyć, w opisie zmieniły się ikonki, logo tam, znaczy nie logo, tylko te wszystkie pierdoły, strzałki. 7000 w końcu wpadło.
No to na ten odcinek będzie wszystko. Dzięki za oglądanie, zapraszam do pobierania. Zapraszam do Latkena, siema!